Witajcie. Dzisiaj, kochani, pokażę Wam, jak przygotować schab ze śliwką, bo już naprawdę dawno nie było żadnego mięska, ale zanim zaczniemy, warto, ale to warto, kochani, zaopatrzyć się w taką oto foremkę właśnie żaroodporną, wysoką, także jeżeli macie taką w domu foremkę wysoką, żaroodporną, to jak najbardziej takiej foremki używajcie. Dobra, no to zaczynamy. Schab przetnij nożem przez cały środek, tak aby była po długości w środku dziura. Następnie weź suszone śliwki i poupychaj je do środka, do schabu, z jednej i z drugiej strony. Weź teraz żaroodporne naczynie, wlej do niego trochę oleju i do tego oleju wlej 2 łyżki stołowe sosu sojowego. I następnie dodaj przyprawy takie jak czerwonej papryki, czarnego pieprzu, suszonego czosnku oraz ziół prowansalskich. Przypraw dodaj tyle, ile uważasz za stosowne i bardzo dobrze to wszystko razem ze sobą wymieszaj. Następnie, tak jak widzisz, włóż całe to mięso w te przyprawy i bardzo dokładnie mięso obtocz w tych przyprawach i całym oleju. Do mięsa dodaj kilka ząbków czosnku. Ja tutaj dałam 3 ząbki czosnku przekrojone na pół. Nie musisz dodawać, jest to opcjonalne. Ja dodałam. Ok. No i teraz co robimy? Bierzemy folię plastikową, przykrywamy mięso, tak? I wkładamy to mięso na godzinę do lodówki. Po upływie 1 godziny wyciągamy mięso z lodówki, ściągamy plastikową folię z góry. Jeżeli masz taką pokrywkę szklaną do żaroodpornego naczynia, to super, przykryj żaroodporne naczynie tą pokrywką, a jeżeli nie masz, tak jak ja, to weź folię aluminiową, przykryj od góry mięso folią aluminiową i nagrzej piekarnik na 163 stopnie Celsjusza, po czym włóż mięso do piekarnika na 1 godzinę. Ok, godzina minęła, ściągamy tą folię aluminiową i teraz robimy tak, bierzemy ten tłuszczyk, co jest na samym dole, na spodzie mięsa, polewamy od góry mięso tym tłuszczem i teraz będziemy posypywać delikatnie mięso papryką czerwoną po to, żeby się ładnie zapiekło, żeby ładny kolorek miało, tak? I teraz z powrotem mięso wkładamy do piekarnika na kolejne 60 minut i pamiętajcie, żeby od czasu do czasu podchodzić i podlewać mięso tym tłuszczem. Kolejne 60 minut minęło, wyciągamy teraz mięso i przekładamy na talerz. No i już na sam koniec, oczywiście nie wylewamy tego tłuszczu absolutnie, tylko go zostawiamy i polewamy, tak jak widzicie, już mięso od góry, żeby było fajnie takie, wiecie, soczyste. I co? I zaraz Wam pokażę, jak mięso wygląda w przekroju. I gotowe. Tak wygląda schab ze śliwką. Życzę Wam smacznego i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!